Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, detail ich remover pozwala maksymalnie oczyścić powierzchnię samochodu przed nałożeniem jakiejkolwiek powłoki ochronnej. I tu by się zgadzało. Zobacz kilka wstawek, urywków, jak pracowało mi się tym produktem na Volvo. Nie pamiętam już nawet co tam było, bo filmy już dawno nagrywane. Stwierdziłem, że ostatnio nakładałem bodajże chyba tak, teraz przy RRC, przy wosku stwierdziłem, że już mało co zostało, swoje 5 groszy mogę wrzucić na temat tego produktu. I ponownie sprawdzam detale, ale ma skurczybyk bardzo intensywny zapach, naprawdę. Dla mnie troszeczkę jakby za intensywny. W ogóle czuję go w całym garażu. Dominuje tutaj strasznie. W ogóle zauważyłem, że firma tutaj, ale on mi przypomina z apteki taki. Co to było? Coś w stylu Visolvit? Kurczę. Jeszcze jak byłem młodym gówniarzem, właśnie jakiś produkt taki, tak, co to było? Kurczę, nie pamiętam jak się to nazywało. Ale fajnie się nim naprawdę wymywa paski, rewelacyjnie. Nie stawia dużego oporu i naprawdę zbiera pięknie. No, jestem pod wrażeniem. Bardzo fajny produkt, naprawdę rewelacja. Jestem miło zaskoczony tym produktem. Znając życie, to tani nie będzie, ale jest naprawdę świetny. Dobra. Do wymycia, słuchaj, testuję produkt od Detail. Remover, już go jechałem na nim jechałem przy aplikacji powłoki na przy wyjmowaniu past. Fantastyczny produkt, tyle że intensywny zapach. Naprawdę. I tutaj zobaczymy, jak sobie poradzi z pastą. Czy rzeczywiście idealnie wymyje. Może uda mi się pokazać, jak odparuje. Zaraz przekrę. Dobra, cyk. Szybko. Kurczę, już odparował. No nie zdążyłem. No wybacz. Nie ma szans. Naprawdę rewelacyjnie. Poczekaj, tu mam zbliżone. Spójrz. Spójrz, co się dzieje. No pięknie. Fantastyczny produkt. Bardzo mi on odpowiada. No dobrze. Sprawdzę sobie produkt teraz przy cleanerze. Właśnie skończyłem przejazd. To jest w filmie przy teście wosku RRC. Zobaczymy, jak zdejmie cleaner. Pogoda, raczej pogoda, temperatura w okolicach 30 stopni, także srogo. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy przyknięcia. Klasycznie zapach przyjemny. Na początku jest bardzo fajny, później niestety zaczyna męczyć. I jedziemy z bałaganem. Pierwsze podejście, pierwsze zebranie. Już jest elegancko. Bardzo fajny produkt. Rewelacyjny. Jakby nie ten zapach, który kurczy nawet jak piorę mikrofibry po tym produkcie, to czuję tylko ten produkt. Wszystko nie przychodzi. Po prostu masakra. Odparowywanie to jest mistrz, jak tutaj patrzę. To jest ogień. Nic nie zostaje w sobie. Kompletnie nic. I teraz przelecę panel, pryskując go całego, zobaczymy jak się zachowa. Idealnie, perfekcyjnie. Naprawdę odparowywanie tego produktu to jest bajka. Zbieranie zresztą też, wymywanie. Czy to pasta, czy to cleaner, czy to pod powłokę, jak najbardziej produkt warty, myślę, swojej ceny. Mnie osobiście się podoba, oprócz tego zapachu, który jest, kurczę, no niestety
na dłuższą metę męczący. Bajka. Nic dodać, nic ująć. No właśnie, ten zapach. Ten zapach. I już słuchamy. Zapach na początku jest obłędny. Naprawdę fajny. On mi coś przypomina z młodzieńczych lat i to jest miły zapach. Cudowny. Ale skurczybyk jest tak intensywny, że w garażu po użyciu tego produktu nic nie czujesz oprócz tego zapachu. Pierzesz mikrofibry po tym produkcie, wszystko pachnie tym produktem. To jest w ogóle jakaś masakra. Jakby on był tylko taka nuta tego zapachu, to byłaby bajka. Tak naprawdę w garażu ja musiałem garaż otwierać, jak nim pracowałem, bo się nie dało wytrzymać. Niestety nie mam wentylacji, wyciągu, więc no męczy, drażni. Znaczy nie to, że drażni. On po pewnym czasie jest go za dużo. On jest fajny, bo na początku naprawdę pracę umila. Jest coś pięknego, ale później niestety zaczyna męczyć. Nie no, fajny zapach. No na początku coś innego. W ogóle tego się nie da do niczego porównać. Nie wiem, czy to nie było coś z farmaceutycznych właśnie, kurczę, rzeczy. Co to mogło być? Ja jeszcze żonie dam do powąchania. I ewentualnie napiszę to w opisie, jeżeli chodzi o ten zapach, bo moja żona to ma nos mistrzowski. No dobrze, co do produktu? Kozak. Rewelacja. Bomba. Mistrz. Naprawdę bardzo fajny produkt. Oprócz tego zapachu ja nie widzę minusów. Odparowywanie bajka, wymywanie past bajka, wymywanie cleanerów bajka, pod powłokę bajka, pod wosk bajka, tak naprawdę nie ma się do czego doczepić. Naprawdę bardzo fajny produkt. Uwaga, nie stworzony do wyschnięcia środka. Nie dopuszczać do wyschnięcia środka na powierzchni. Dziwne. Wypolerować czystym, suchym ręcznikiem mikrofibry. Czyli nakładasz i tak wygląda, jakbyś miał zarzucić i polerować, dotąd aż zniknie. No bez sensu. Myślę, że tutaj, nie wiem, jak dla mnie w opisie jest błąd. To nie jest kudek. No może tak ma być, nie wiem, ale moim zdaniem rozprowadzam go i on odparowuje i to jest wszystko. No dobrze, z mojej strony polecam produkt. Naprawdę bardzo fajny. Cenowo nawet nie wiem, jak to wygląda, bo ja go dostałem. Nie będę ukrywał tutaj przecież, zresztą żadna tajemnica. Jedną chemię kupuję, drugą dostaję. Ten produkt akurat dostałem. Część kosmetyków kupiłem tej firmy, później część firma Chemopak mi dosłała, więc nie wiem, jaka jest cena, ale znając detail, pewnie tanio nie jest, ale produkt bomba. W dalszym ciągu liderem, jak dla mnie, jest K2 Cleanet. Cena, jakość, rewelacja i ten zapach, perfum delikatny, nienarzucający się, który umila pracę. Przy tym produkcie niestety zapach dominuje na maksa, ale produkt robi to, co powinien. No dobrze, nie będę Ci już więcej przynudzał. Dzięki za obejrzenie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!